Od 4 do 8 kwietnia w Kozienicach gościła 7-osobowa grupa uczniów z Francji. Młodzież wraz z opiekunami przyjechała w ramach realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Kozienicach projektu. W tym tygodniu realizujemy pierwszą część naszego projektu polsko-francuskiej wymiany. Jest to już druga edycja. Pierwsza część to wizyta naszych gości ze szkoły z Lens w Francji. Skupia się wokół związków Polski z Francją. Szukamy miejsc takich, które mogą zainteresować naszych przyjaciół. Pobyt uczniowie rozpoczęli zwiedzaniem naszej stolicy. Pomnik Powstania Warszawskiego, Łazienki Królewskie, Grób Nieznanego Żołnierza to tylko 3 z licznych miejsc odwiedzonych w Warszawie. Bardzo się podobało, żeśmy się nachodzili, bo kilka kilometrów po Warszawie żeśmy zrobili. Pałac Kultury, Stare Miasto i słoneczko było pięknie, także no super, super. W planie pobytu znalazło się również zwiedzanie Lublina połączone z wizytą w Państwowym Muzeum na Majdanku. No uczucia, no tak jeszcze nie rozmawiamy z uczniami, ale no byli spokojni i był taka cisza była. No przeżyli to i pierwszy raz były w obozie, także pogadamy o tym, jak będziemy we Francji. Temat obozów goszczący w Polsce uczniowie przedstawią swoim szkolnym kolegom. Oni będą to prezentować naszym uczniom we Francji. No jeszcze zobaczymy, diaporama, coś takiego będzie. W planie pobytu gości były też wyjazd do Kazimierza Dolnego nad Wisłą oraz ognisko w Augustowie. Zaplanowane zostało również spotkanie ze starostą kozienickim. Uczniowie z Francji mieli także okazję zwiedzić Kozienice i poznać historię naszego miasta. Gościli też w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Centrum Kultury macie tutaj piękne, nie? I w szkole też warunki są bardzo dobre, także... Ale poza zwiedzaniem dla uczniów przygotowane zostały też i zajęcia w szkole, m.in. warsztaty Arduino i nauka poloneza. Podczas zajęć tanecznych okazało się, że nasz reprezentacyjny polski taniec narodowy należy do tańców niełatwych, ale można się przy jego nauce doskonale bawić. W sumie razem można powiedzieć, takich podobnych projektów zrealizowaliśmy 10 w ciągu ostatnich 7 lat z Włochami oraz z Francją. W ramach realizowanego projektu grupa naszych uczniów do Francji wyjedzie pod koniec maja.